Chcielibyśmy, proszę Państwa, pokazać Państwu książęcą parę królewską. I to wcale tutaj w katolickiej Polsce, a nie potrzeba Ameryki, nie potrzeba Stanów, bo przecież i tak tych Mormonów nie ma, ani prawosławnych w katolickim kraju na 95%, którym jest Warszawa, katolicka Polska. Proszę Państwa, to cały ten film to może jest parodia, bo jest to przecież ośmieszenie tej katolickiej Warszawy, gdzie no, ci żebracy wszędzie za wszystkim oglądają się, szukając jakiejkolwiek okazji skorzystania na czymś, wykiwania kogoś. Tu jest książę El Hop Art w niebieskim kapeluszu, który jest zainteresowany akurat bardzo tą akurat rumuńską wystawą w Muzeum Etnograficznym Akredytowe 1, które to muzeum tutaj w katolickiej Polsce, a w Warszawie mieści się. Tutaj właśnie, gdzie nie ma ani Mormonów, ani prawosławnych, ani ewangelików, ani świadków Jehowy, ani badaczy, ani żadnych innych, proszę Państwa, chlorowych wybieraczy. Chodzą, Państwo zobaczą, jak to mało, takie chamstwo. To jest typowy, to jest Karol, to jest typowy, no później nie policjant, nie jakiś taki pseudodziennikarz, proszę Państwa, który jak się wpycha, tu już jednego popchnął, jeszcze raz popchnął, nie Państwo zobaczą teraz. Także to jest coś niesamowitego, jak on się kiwa tutaj, proszę Państwa. Niech się buja, niech się kiwa, o, jak małpa. I ten Ireczek siwiuteńki, jak spokojnie wchodzi. No i oczywiście, tak. I Anitka wchodzi, proszę Państwa, z wielką klasą. Także jeżeli Państwo się tu przyjrzą, to Państwo wszystkich dobrze zauważą, bo to są no, najczęściej odcinek mieszkańcy Warszawy. Białego, nie Anglo-Ameryki Białystok, nie Londynu, nie Anglii, nie książąt, tylko po prostu, proszę Państwa, przyszli zobaczyć, co ta Rumunia o nich mówi. No to jest w ogóle jedna wielka, proszę Państwa, parodia tej całej Warszawy, która przed Unią Europejską najwięcej chce. No i teraz Państwu pokażemy zaraz też księcia wielkiego El Hop Art. Tutaj są eksponaty poszczególne. Jesteśmy w trakcie tegoż wernisażu. Tu jest wielki książę przy gwieździe niebieskiej, błękitnej, wielki książę El Hop Art. Ale Państwo tegoż wielkiego, to jest Ewka Blacho, też moja ta kochana ciotka, proszę Państwa. No piękne. Zaraz Państwo zobaczą też no, to królewskie małżeństwo. El Hop Art. Królewskie małżeństwo, książęce. No to Grażyneczka, my ją lubimy, wszyscy nas zagląda, mówi, że jakaś gwiazdka z nieba, dopiero teraz. Święta, proszę Państwa, tu jest wielki książę małżeństwo, tak, El Hop Art, a tu już są jakieś staruszki weszły. Także proszę Państwa, zapraszamy w Warszawie bardzo dużo wernisaży, tysiące galerii. Tylko jestem modlić się do tej swojej matki Boskiej Ostrobramskiej Częstochowskiej, żeby jakakolwiek kultura tutaj była, no rzymskiej, łacińskiej, aby nie krymskiej, jak powiedziałam, nie ma tu rechodubskiej części Polski, a ani prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, tylko zaglądają, żeby co jeden to przegłupi, co jeden to ma większy łeb, głupio, chytre, najmądrzejsze, wyżej strają, oczywiście niż dupę mają i to jest typ taki autorytarny. Wiele, najwięcej chyba w świecie bodajże chcący, no tutaj tej najmądrzejsi. Tylko, że tak jak Jezus powiedział, ponieważ chcielibyście być mądrymi, przeto głupimi zostaliście. Ponieważ mówicie, że widzicie, przeto ślepi jesteście. Oczywiście, że to jest mowa do faryzeusza, przecież cała Warszawa jest faryzeuszowska. Na pokaz podają, na pokaz się kłaniają, uśmiechają się, proszę Państwa, obdarowują się wzajemnie w ramach tych wawilonek pogańskich świąt brzucha, które są ciut, proszę Państwa, przed nami. Semiramida, królowa babilońskich ogrodów wiszących na grobie Nemrod. Męża swojego i syna posadziła wiecznie zieloną choinkę iglastą jako symbol życia wiecznego, że on nie umarł jako rozszarpany czy zabity na wojnie, rozszarpany przez zwierzenie umarł, ale że żyje. A to jest pierwsze kłamstwo szatana. Nie umrzecie, będziecie żyli, jak zjecie ten owoc. To pierwsze było kłamstwo, proszę Państwa, szatana diabła. Także pozdrawiamy z Warszawy.